Heju, heju, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Niepopularne, to jest Stalker 2, Serce Czarnobyla i Utkłem. Tak, miałem w tym momencie brać i nagrywać dla was odcineczek z misji pobocznych, czyli opuściliśmy tą miejscówkę, pogadaliśmy z Niemową. Niemowa jest dość mocno gadatliwy. Szrama nie chce z nami w sumie sumarum gadać. I nie mam jak się stąd wydostać. Gdyż, no, zapisałem sobie grę wchodząc chyba z powrotem do tej lokacji, jakoś tak to wyglądało. No i się okazuje, że jak jesteśmy po wczytaniu gry dalej w tej lokacji, to są zamknięte drzwi. Tak, no i nie mam jak stąd wyjść. Wszystkie miejsca pozamykane. Zamknęli mnie w pomieszczeniu bez klamek, nie? W gumowym pomieszczeniu bez klamek. No, jakby tam powinni trafiać gracze Stalkera. Więc cóż, no ja wczytam sobie grę i będę kombinował. Tyle słowem wstępu. A my się widzimy przy jakiejś kolejnej okazji. W sensie w kolejnym miejscu, nie? Nie, że kolejny odcinek czy coś, to nie jest jednominutowy odcinek. Je. No. Kolejna miejscówka. I jak nie lubię tych szczurów, to po prostu patrzcie ile ich tutaj jest. Tak sobie się szwendam, wiecie, chodzę po tych miejscówkach i tak dalej, ale to chyba ktoś hodował. To chyba ktoś normalnie hodował. Jak się tego wszystkiego tutaj pozbyć w ogóle? Jak do tego podejść? No patrzcie, jak tego jest chora ilość, nie? Przecież zanim ja to wszystko wystrzelam tutaj. Po drugie jeszcze z moim celem, to zanim ja cokolwiek wystrzelam tutaj. Może jak wybiorę sobie jeden punkt i po prostu będę co chwilę strzelał w ten punkt, to mam większą szansę je zastrzelić. No ten się to w ogóle... Wyrąbane. Dobra. Coś więcej się udało. O, dobra, fajna miejscówka. Chodźcie. No. No chodzi o to, że jeszcze mimo wszystko gdzieś tam jest ten efekt tego celownika. Dobra, przestanę narzekać na celownik, bo tu może kwestia nie do końca jest celownika, tylko kwestia jest mnie, więc jakby zostawmy ten temat taki jak jest. No nie, nic nie trafiłem. Chyba więcej jednak trafiałem z pistoletu. Okej. Dobra, padł. Nie padł. Padł. Dwa naboje. Nie, no tamten to jest mistrz uników, nie? Mistrz uników. Wy to widzieliście? Czy wy to widzieliście? Patrzcie, i wylecą teraz. Jest. Drugi. Trzeci. Pięknie. I nic z tego nie mam. I zabijam taką ilość tych szczurów i nic z tego nie mam. Co mi z tego wszystkiego? Jak nic z tego nie wpada. Ale tu jest za to kudeczka. Pięknie. Czyli w sumie ja mogłem sobie... Nie no, musiałem wejść i tak od tej strony. I teraz tak pomyślałem, że mógłbym tą kłódkę rozwalić z którejkolwiek strony, ale to tak nie działa, nie? Okej. Plecaczek z zasobami. I torba z resztą zasobów. Jest git. No i chyba to tyle tutaj? Chyba w tym miejscu nic więcej nie ma. To była cała ta chyba miejscówka. Tylko i wyłącznie po to się tutaj dostawałem i te szczury zabijałem. A. Nie, coś jeszcze tu. Coś. Jeszcze amunicja. Jeszcze jakaś pierdełka. Na pewno tu wszystko. A może jeszcze coś jednak gdzieś? Nie, no nic już tu nie ma. Straż. No i wy panowie, jakby to z wami powiedzieć. Ja wyczyściłem miejscówkę. Wy sobie tu przyszliście na Beszczela po tym, jak ja wyczyściłem miejscówkę, ale ja się z wami już tak nie lubię jak kiedyś. My tak kusi, żeby tu wam sprzedać z dwa headshoty. No ale idziemy dalej.
To była ta miejscówka, jakby kogoś z was interesowało. Jak tu jest wysypisko, to to był ten terenik. Dobra, wbijamy. Wbijamy na miejscówkę misji pobocznej. I 30 metrów stąd jest misyjka w sumie. Przydałoby się zerknąć, jaka w ogóle misja. Co to mamy? Misja poboczna: spotka się z ludźmi Zahara na parkingu. Teraz dowiedzmy się, co to są ludzie Zahara. Zaginieni chłopcy? Nie, to są Mastifa, Sfora, jakiś inni. Jest. Niezły łup. Spotka się z ludźmi Zahara. Bar na hałdzie to nie tylko miejsce relaksu, ale też szukania roboty. Podjęcie się ściągania długów dla Zahara i jego ekipy w zamian za procent zebranych pieniędzy brzmi jak bułka z masłem. Pieniądze i kontakty są w stanie całkowicie odmienić życie w zonie. Okej. Okay. Więc gdzieś to powinni być ludzie Zahara. Oczywiście pogoda jest piękna, nie? To cudnie, czyli rozumiem, że to są ludzie Zahara. Prawie w ogóle was, ziomki, nie słychać. A to dlatego, że... Ale mi łapa drga po prostu. Wypiłem przed chwilą kawę. Wątpię? Якщо я не хочу по-вашому. Не хочеш? Змусимо. Ти один. Нас багато. Мужі, вони тебе не відпустять! Заткнися! Сталкер, витягай все добро з кишень. Заманало вже стояти. Курде, но... Набридло стояти? Значить, будете лежати. Miałem złą broń wybraną. Bo gdybym miał tego shotguna wybranego, to już byśmy mieli jednego do dwóch gości mniej. Okej. Okay. Już jest dwóch gości mniej. Ale to było do przewidzenia jak ten. Nie wiem, czy pamiętacie, jak brałem tą misję, bo ja sobie przypomniałem. To jest ta misja, którą się bierze od tego gościa na hałdzie, nie? I ja od niego, biorąc tą misję, miałem takie... No ale oni będą wiedzieć, że ja przyszedłem zarobić kupony. Plus po drugie, na pewno będą się domyślać, że mam jakieś kupony. Więc... Więc cała kwestia jest taka, że ja przyjdę z kuponami zarobić kupony, nie? I to było do przewidzenia, że oni się na mnie rzucą. Jak ktoś mógł nie przewidzieć, że oni się na mnie rzucą? Znaczy, ja mogłem nie przewidzieć, bo przecież odłożyłem swoją broń, nie? Inteligentnie. Po prostu się znalazł. Inaczej, wszedłem tutaj z bronią, z tłumikiem. Myślałem, że jak coś, no to po cichu. A tutaj się jednak okazuje, że no nie po cichu. Trzeba było zabrać po prostu... No już tam podejdę, ziomek. Czekaj, bo oni tu łup mają. To nie ma tak, że ja tutaj ich oleję i podejdę do ciebie. Oni tu mają fajne sprzęta. Także trzeba to wszystko pozbierać. Ale tu jeden z nich miał zmodyfikowaną jakąś broń. Rozdzielacz z tłumikiem. Oj. A to ciekawe. To ciekawa broń. Tutaj? To ty? A kopian? No ale to ty do mnie gadałeś. Muzik, może bint znajdziecie? Trzeba pidosadzić. To jest takie, ale to ty do mnie dzwonisz. Bandaż trzymaj, nie pomogę ci. Trzymaj. Dziękuję. Bandosy mnie istotno poszarpali. Dobrze, że tylko na grosze popał. Думав, że im nie wyberuся. Babaj, suka. Jego wbity mało za taką podstawę. Chociaż nie. Це падло в самий раз. Що взагалі сталося? Та наспівав цей розфуфирений бандит красиво. Я й повівся на сильним шолопцем. Думав, грошенят отримаю, а отримав прикладом по голові. Якби ти вчасно не втрутився, то й... Що можеш про нього розказати? Сидить на тіріконі та пропонує сталкерам заробіток. Моїм друзям допоможете, хабар порівно поділите. Тільки це все не Гіналово, а хабар у сталкерів його дружки віджимають. Він цю схему по колу ганяє, і завжди знаходяться ті, хто ведеться.
допомогти розібратися з бабаєм? А давай. Є одна думка. Може спрацювати. Він зазвичай на Тіріконі тиняється. Там його не взяти. Але якщо звідти виманить, то замок рушить – не проблема. Тобі – так точно. Але діяти доведеться самотужки, інакше план не спрацює. Ти в ділі? Чому самотужки? А ти чим будеш зайнятий? Мені на Тірікон не можна, поки там бабай. Тому ти підеш сам. А я тобі винагороду зберу за цей час. Зараз при собі нічого немає. Все ця бікота вибила. Припустимо, згодом. Який план? Іди до бабая і скажи, що я залишився живий і буду мститися. Для правдивості покажи зброю його другана. Натякни, що йому краще бігти. Хоча він і сам буде трястися за свій зад. Коротше, витягни на вулицю, щоб з ним розібратися. Шкода, особисто не побачу його смерть. Але слово дай. За його голову купонів не пожалкую. Jak najbardziej podoba mi się ten pomysł. Się zgadzam w 100%, nawet więcej niż w 100%, jeśli mogę. Jestem za, a nawet przeciw, że tak powiem. Ale nie, jesteśmy w 100% za i się pozbędziemy gościa. Się zastanawiam, jak trzymać łapę. Po prostu nie wiem, czy sobie ilością kawy ostatnio wypłukałem tak magnes, czy co, ale mi tak łapa goni, że mam ciężko myszkę normalnie utrzymać. Już kilka razy puszczałem myszkę i ten... I normalnie rozmasowywałem dłoń, bo no, po prostu całe palce mi gonią. Chyba, że początek tego Parkinsona. O nie, jak ja będę grał? Jak ja będę grał? To z tym są pewne żarty, ale to... W sumie widzownia plus 18 tylko powinna oglądać Stalkera, nie? No, to mógłbym powiedzieć te żarty na głos. Dobra. A tak serio, to zdobyliśmy plecaczek, zdobyliśmy pierdółki. Tutaj coś w takich krzoczkach, tak z tyłu? No ja bym tu coś schował między złomem, gdybym mógł. No ale tu chyba nikt nic nie chce. Chociaż to jest zona, nie? To nie jest Fallout, gdzie wiecie, tam znajdujemy coś w jakichś takich miejscach, gdzie każdy się spodziewa właśnie, że coś gdzieś może być ukryte czy coś, nie? Tutaj ukrywają w miejscach, które są po prostu niebezpieczne dla większości. To każdy się spodziewa, że tam coś może być i nawet wiedzą ludzie, że coś tam może być, ale nikt tam nie idzie, bo nikt nie jest na tyle głupi, żeby się pakować w takie miejsca, nie? Poza stalkerami. Oni są. Czyli my jesteśmy. Okej. Więc sytuacja wygląda tak, że mamy się cofnąć teraz do hałdy, ale idąc do hałdy, tu mamy jeszcze dwie misje. Umieść wódkę w skrytce i porozmawiaj z bandytami Sfory. A tu mam miejscówkę. Dobra. Ja myślę, że ja sobie przejdę tą miejscówkę. I przejdę sobie przez tą miejscówkę i pójdę sobie tutaj. No i do zona miejscu. Montaż, to zabieraj. Він мені нахрен не треба. Це все башка з його тупими ідеями. Я знав, що він десь налажає. Давай домовимось, а? Ja все pojaśnię. Przydałoby się, żeby wyjaśnił, o co chodzi, bo wytłukłem właśnie w tym miejscu, co teraz jesteśmy, całą masę bandytów i nie mam pojęcia, o czym on gada. Ja po prostu przylazłem tutaj, bo tu byli bandyci i ich zabiłem i wlazłem do jakiejś miejscówki i wskoczyłem przez dziurę w suficie i trafiłem na niego. No pojaśnij. Ніхто не мав постраждати. Башка і двоє моїх людей мали підійти до точки заздалегідь і сказати кур'єру, що шах їх відправив забрати вантаж. Але кур'єр, мабуть, що запідозрив. Обмін затягнувся, Башка затримався, аж раптом приперлися люди шаха. Почалася мокруха. Сталкере, я просто хочу звалити звідси живим. Я б тобі щось відсипав, та шах нам не платив ні хрена. А, знаю координати його схрону. У нього там крутий ствол, він його спеціально з великої землі замовляв. Бери це, бери вантаж і відпусти мене. Згода? Як найбарді, єю, за скритке? А ти тоді чому ризикнув піти проти шаха? Тому що ця свиня розвела нас на долю. Він зовсім здурів від жадібності. Я розумію, що за спиною волі мутити. Лохи для того і є, щоб їх стригли. Але тепер він на своїх кидається. Він параноїк. Сидить на грошах, базар не фільтрує.
Половина наших раді були б від нього звалити, але суть. Гаразд. Давай мені товар та координати схорону шаха. Знав, що ми домовимося. Скинув тобі координати вантажу та схрон. Невеличка порада. Не світи цим стволом у барі Кудла. Шах не сильно любить, коли тягнуть його власність. Таких заводять до його кабінету, а рештки потім викидають на двір. Czyli taka broń, z którą nie wszędzie będę mógł się pokazać. Przesyłka dla sfory, no spoko. Czyli mógłbym pójść do szacha i się z nim spróbować dogadać w takim razie. I co? No i tak właśnie się szlajam po tej naszej zonie i sobie staram się posprawdzać jakieś pierdółki takie, wiecie, bez was, nie? Po terenie po prostu, że gdzieś tam sobie zachodzę w jakąś miejscówkę, gdzie nie ma żadnego znacznika, nie ma totalnie nic. Po prostu za przeproszeniem miejsce na zadupiu, nie? Tak jak tu. No a później się okazuje nagle, że jest jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, gdzieś wyskakuje zza krzaka, ktoś na mnie, ktoś się drze, strzela i rzucaj granatem, gęś z dachu strzela z karabinu, no po prostu się odpierniczają tutaj akcje, a ja tylko przyszedłem sprawdzić, czy nie ma tu jakiegoś artefaktu, albo czy coś tu fajnego gdzieś nie leży, no a ich się tu naroiło. No, to tak podsumowując, czemu w tym miejscu się nagle zobaczyliśmy i czemu tu jesteśmy. Aha, co to za miejsce? To ja dosłownie przeszedłem 50 metrów chyba od tamtego miejsca, co się widzieliśmy poprzednio, bo poprzednio chyba się z wami widziałem tu. I teraz przeszedłem tu. Więc zanim my dotrzemy tam, to minie. To minie, jak widać. Więc lecimy. Jesteśmy sobie tu. Tu. I kod 1708. Enter. Access granted. Plecaczek. Amunicja, pierdółki, rzeczy. Także, jakby ktoś coś. Taka mała pierdółka. A cieszy. Więc lecimy dalej. Hejo, hejo, lecimy z kolejną miejscówką. Tyle, że po prostu tutaj cały czas wieje, cały czas jest burza, cały czas warunki pogodowe to po prostu mówią idź stąd i nie wracaj. A miejscówka jest złodzieje nie mają honoru. Mianowicie zbliżamy się tutaj i ja już widzę na minimapie u góry, na tej legendzie, kompasie, o. Tak to się poprawnie nazywa, że tam w środku są 3 albo 4 trupy, nie? Więc trzeba się tylko dostać do środka. I kwestia jest dachem przez koparkę. Nie? Czy mam rację? Okej, na koparkę się jeszcze nie dostanę, czyli co, trzeba na coś innego i dopiero później na koparkę? Kurde. Toż to aż takie skomplikowane? No nie mówcie, że muszę stąd. Tam ktoś chodzi. Ale to chyba straż. To ich nie będziemy zabijać. Może im odpuścimy. Ale ucichło z zewnątrz dźwięki z tego. Z burzy, nie? Chyba, że się w ogóle skończyła burza? No i widzicie. Jednak trzeba było tu wejść. Tędy się wyskakuje na górę. Jest git. Stąd wyskakujemy. Tu można było się pozbyć, ale to są stalkerzy, to tym bardziej ich nie chcemy się pozbywać. Tutaj. Tutaj. Tam. Jednak coś potrafię. Jednak coś raz za czas mi wychodzi. Raz za czas się udaje. No i tu są ziomeczki. Gonzo. Siema Gonzo. Gonzo, czy ty tu masz jeszcze jakichś kolegów? O, Waliksanie. Zmień częstotliwość. To chyba był dźwięk strzału, a nie burza. Tak mi się wydaje.
Dobra, częstotliwość zmieniliśmy, więc... Dobra, te dźwięki są naprawdę grube. Przeszukaj ciała w poszukiwaniu wskazówek. No i mamy, coś znaleźliśmy. Ktoś się tutaj napinkala, ja bym chętnie sobie też postrzelał. Ale najpierw i chętniej to ja bym się dowiedział, o co tu chodzi. I dziennik. Oszukać oszusta, złodzieje nie mają honoru. Porozmawiaj z bandytami z Fory. To z nimi chyba nie ma co rozmawiać. Oddaj dostawę z Fory Huronowi. Okej. Co się tu dzieje? Co się tu odpiernicza? Drzwi w jedną, w drugą, w jedną, w drugą. Co się tu odpiernicza? Jaka tu gruba akcja. Jaka gruba akcja? Czekajcie, ja sobie zapiszę, bo tutaj po prostu lecą pociski bardziej niż przy misjach głównych. Kto tu się ze sobą napinkala? Pewnie jakieś dwie frakcje. Aha. Do mnie? Chyba nie do mnie. Tam do kogoś. Do zamaskowanego typa. To do zamaskowanego typa jak najbardziej, nie? Co, on przeżył? A ja se robicie? Typ zerwał z shotguna w głowę z odległości 3 metrów i przeżył? Dobra. Walik widzę, że też tego nie przeżył. Czyli te ziomki chyba chciały się na mnie po prostu rzucić. No akurat straż tutaj przełoził obok. No, mnie któryś przyuważył. Chyba, że się znowu zrespili. Też niestety tak ten działa. Wspominałem wam o tym systemie Life 2.0 chyba, czy jakoś tak? I niestety system nie do końca działa jak powinien i dość często się zdarza, że dwa razy pod rząd potrafi zrespić. Albo i nawet więcej. Grupę przeciwników w tym samym miejscu. Że wiecie, zaraz pokonacie jakichś przeciwników w danej miejscówce. A on respi ich na nowo dokładnie w tym samym miejscu. No już, dobra, gość nie żyje, jeju. Nie strzelajcie w trupa. Nie marnujcie amunicji, jesteśmy w zonie, tu trzeba oszczędzać. Panowie, tu trzeba oszczędzać. Wadia skąpiec jeszcze w dodatku. Walika już przeszukiwaliśmy. Ale tu jeszcze powinien być... Tu powinno być dwóch, nie? Jeden, o, jest karabin, jest strzelbucha. Jest drugi gość. No i pięknie. Pięknie. I co my tu mamy teraz? Aha, zakończone misyjki. No to umieść wódkę w skrytce. Niestety jestem potworem, ale ja okradam te skrytki. W poprzedniej chyba wam nie nagrywałem nawet, bo poprzednia skrytka to było po prostu dostać się do tej skrytki i dosłownie zabrać z niej rzeczy albo umieścić wódkę. I zarąbałem z niej rzeczy. Tam były dwa artefakty i lepszy skaner do artefaktów. I sobie zarąbałem ten lepszy skaner i zarąbałem te artefakty. Wiem. To nie było dobre. To nie było miłe. Ten gość ma przeżyć. I... No ale odłożyłem tamtą wódkę. To nie jest, że ja tam, wiecie, zarąbałem i nic nie zrobiłem. Zapłaciłem mu wódką za to, nie? Tam artefakt warty 14 tysięcy, drugi jakieś chyba 7 czy 8, a ja mu zapłaciłem za to wódką. Ale to bywa różnie, nie? Czasami się człowiek z takich rzeczy cieszy. 12 metrów stąd. Tu? Nie, tu jest chleb. Tak na wierzchu. No szczury znowu, jak ja was nie lubię. Jak ja was nie lubię po prostu z wszystkiego, co może być. Co może się tu respić, to wy jesteście złym wcielonym, jak dla mnie. Dobra, ja tu... Czy te deski są do rozwalenia? Tak. Deski są do rozwalenia. Szczury są do zabicia. Szczury są do zabicia. Ulecz się. Wyciągaj karabin. Dobra. No. No. Przecież... I co, on to przeżył? Nie przeżył.
No nie dam rady. No nie dam rady z tymi szczurami. Jawnie po prostu... No. Chodź na shotguna. Nie wiem, może shotgun lepiej zadziała. Gdzieś to była ta studnia. Jeszcze zgubiłem tą studnię. Na samym środku. Jest. I teraz motyw jest taki, żeby tu nie zabierać rzeczy. Jak tu nie zabierać rzeczy, jak on ma takie ulepszenia? Tu luneta, tu tłumik do pistoletu. Znaczy, w sumie to tu nie ma nic takiego, co by mnie interesowało. To mu rzućmy jedną tą wódeczkę. To drugi punkcik zaliczony. No to tylko na razie jeden okradłem. Tylko jeden okradłem. Może nie będzie tak źle. Może akurat przyjdzie do tego, wiecie, do tego, którego nie okradłem. Tak zakładam. Dobra. Obejdę sobie te dwie skryteczki i pewnie widzimy się tu. Lecim, lecim, lecim. Tylko nie w anomalię. Tylko nie w anomalię. Aha, już mnie widzą. Skąd? Jak? Gdzie? Przez górkę? Przez ziemię? Przez co? Przez wszystko mnie widzą. Ignor! Nie! Nie! Spartoliłem. Mega spartoliłem. Chowię mi się za drzewem. Drzewko chroni mnie. Drzewko pewnie to ogląda. No, dobra, jest jeden. Zaraz będzie trzeba się uleczyć. Już trzeba się uleczyć, żebyśmy mieli szansę to w ogóle przeżyć. Jest na farcie. Drugi. No, typ mi tu ucieka. On chce mnie otoczyć. Zacięło się. Nie, granatem dostałem. Zawróć. Steve. Dobra. Trafiam. Jest ładnie, jest dobrze. Zacięło się znowu drugi... Nie, skończyła się amunicja. To jeszcze lepiej. Spróbujmy zrobić taki mek. Gdzie oni są? Zgubiłem ich. Aha, tu są. Tu. Ho! Zadziałało? Zadziałało. Genialne. O. Wstał i padł. Widzieliście to? Już się bałem, że zombie. Dobra. Gdzieś tu powinna być broń jeszcze jednego typa. Na pewno. Jest tos. Dobra. Tu gdzieś zastrzeliliśmy jednego. Jednak nie. Tam po krzaczorach leciał, ale jego chyba nie udało mi się zastrzelić. Natomiast tu gdzieś był jego kolega. Też oczywiście go nie widzi. Jest Xik. Gdzie jesteś, ziomek? Mój przyjacielu. Wow! Widziałem kulę. Oczywiście, że na złą stronę w ogóle patrzę, goście za plecami. Ślepy jestem. Jestem totalnie ślepy. Gra mi mówi, że ja patrzę na typa. Gra mi mówi, że on jest dosłownie tam. Nie? Tam wyświetla czterech. Ale to co? Tamtych tam u góry? Nie. No, no. Nie chce mi się w to wierzyć normalnie. Przecież ten typ do mnie nie strzela. O co tu chodzi? No za plecami jakiegoś muszę mieć gościa. A mi pokazuje z przodu. No niemożliwe. Tu gdzieś musi być przeciwnik. Dawaj apteczkę. No i odpuścili. Coś było nie tak. Coś było nie ten teges. Nie pasi mi to. Jak to tutaj wyglądało i co to się tu działo. Czy tu będzie... anomalia. W sensie... Nie ma żadnego. Dobra.
Że myślałem, że będzie jakiś... O! Jest artefakt. Pika. W tą stronę. 100 metrów. Bajer. To pójdziemy sobie po artefakt. Tylko, że najpierw... to była misja pozbądź się bandytów. Czy ja ją wypełniłem? Wypełniłem. Jest kit. Skrytka szacha. Broń z kontynentu tam ma być. 82 metry, 78 metrów. Dobra, to idziemy sobie po... Aha, to jest kubeczek. To kubeczek mnie nie interesuje aż tak. Tu myślę, że nic nie będzie. Tu myślę, że nic nie będzie. Skrzynie są zawsze puste. To, żeby znaleźć pełną skrzynię, to by był jakiś cud. 82 metry, co? W tą stronę? 60, tam widziałem przed chwilą gaz. To zgaduję, że w tą stronę. Chcę sprawdzić z wami skrytkę szacha, bo... No mam mocne podejrzenia, że w skrytce szacha będzie jakaś... Fajna broń, którą może chcielibyście zobaczyć. Czy to mnie kieruje na skrytkę szacha? Nie. Oddalamy się. Zbliżamy się. 28, 26, 23, 20, 24, czyli jednak w tą stronę. 19, 15, radiacja, 12, 8, 7, 6, tu. Ewidentnie tu. Jak tam wleźć? Lew kamień? Dobra, a gdzie jest artefakt? Róg. Znaleźliśmy róg. O, bije nas radiacja. I typy się znalazły. Oczywiście, przeteleportowali się mi za plecy. Jak zwykle. Wiecie, co my zrobimy? Trzeba się pozbyć radiacji. Wiecie, jak najlepiej się pozbyć radiacji? Jako rosyjski stalker? Wypić wódkę kozak. Wódka kozak zawsze podnosi kolory. Patrzcie, jak jest ładnie. Świat jest od razu piękniejszy, nie? Po wódce kozak. Kto by tego nie lubił? Celuję się w sumie tak samo. I tak nie mam cela, więc... Jak mi się cały ekran buja, to nic to nie zmienia. Radiacja. Skrytka jest jeszcze dalej, dalej. Dalej, dalej, dalej. 30 metrów jeszcze. I gdzieś w dół. I tam są trupy pokazane. Super. Pod nami. Tu będzie wejście. I... Ja nie ufam takim miejscom. A nie ma nic. Okej, okay, w ciężkim szoku jestem. W ciężkim szoku jestem. Borko Świętoszek został zabity strzałem w tyłek. Widzicie to miejsce po kuli? Ktoś naprawdę go zabił dupo strzałem. No gość miał pecha, nie? To po prostu 10-krotnego pecha miał. Zginąć kulą w tyłek. Od kuli w tyłek. Ajajaj. Uuu, granaty F1, to są te lepsze. What the heck? Mat szacha, obrażenia jakieś dość wysokie. Osobista broń szacha Herstas Fory, skonstruowana na kontynencie na specjalne zamówienie z dołączonym rozbudowanym magazynkiem. Takiej giwery nie znajdziesz na całym wysypisku. Jo. Aha. Fajnie. Widzieliście to? Jo, pierdziu. No to broń szacha trzeba było okupić sobie tutaj. W niezły sposób. Ładnie. Broń szacha jest dobra, ale... Ale stworek jej broniący też nie był wcale gorszy. Jo, pinkole, się pokichałem tutaj normalnie. Jo, się przestraszyłem. To nie jest fajne, wychodzimy stąd. Na razie, dziękuję. Miło było. Fajną broń dostałem. Ale mi już wystarczy. Idziemy do kolejnego miejsca. 400 ileś metrów gra mi pokazuje. Czekajcie, staniemy sobie tu.
Już zobaczymy jeszcze zanim tam pójdę. Jest miejscówka bliżej, na zdrowie. Misja poboczna, umieść wódkę. O, to będzie ostatnie miejsce z wódką. A tu jest skrytka rzucająca się w oczy. No to też fajnie. No i znowu jakieś typy z którejś strony gdzieś. Ja cię kręcę. Ale się na mnie wszyscy rzucają teraz. No to co? Na miejscu. Kolejna miejscówka, kolejna misja poboczna. Na zdrowie się nazywa. A psik, tak w sumie. Po naszemu. Znaczy, wiem, że to jest już przetłumaczone, że na zdrowie, ale nieważne. Dobra, nieważne. Bierzemy naszego apsika. Ja pierdziu, jak mnie typ przestraszył, kuźwa. Ja se broń zmieniam. A więc to... Chyba jednak nie był zadowolony z tego, że mu opierniczyłem jedną skryteczkę. Ale do drugiej mu zaniosłem wódkę. No to, to wiem, że misja nieudana, to niczego innego się nie spodziewam, no. Kurde, i teraz żałuję, że nie opierniczyłem wszystkich trzech skrytek. Teraz żałuję, że nie opierniczyłem wszystkich trzech skrytek. Zastanawiam się, czy tu wystarczy, że się ukryję. Bo jeszcze nie mieliście chyba okazji widzieć emisji, ale to jest zabójcze. W sensie, to jest naprawdę całkowicie zabójcze. To wystarczy wyjść, zresztą pokażę wam na chwilę, bo chyba wam tego nie pokazywałem na nagraniu, bo to zrobiłem poza nagraniem poprzednim razem. Właśnie było o tym emisji, nie? I tak tu patrzę i myślę, kurde, to ciekawe, jak to będzie powoli życie odbierało, czy coś? I wyszedłem. A nie, teraz jest spoko. Teraz jest okej. A wcześniej to było tak, że dosłownie wyszedłem z miejsca, gdzie chroniłem się przed emisją i zginąłem w ciągu pół sekundy, nie? To było takie, że... O, widzę czerwony kolor, nie? Z takiej odległości. Wychodzę. I tu już umarłem, nie? I po prostu się postać położyła. Dziś zastanawiam, czy to już się ta emisja odpaliła, czy... Misja główna, znajdź schronienie. Zalicza mi to miejsce jako schronienie? No chyba zalicza. Bo czekajcie, bo jeszcze się emisja chyba nie odpaliła. Dobra, bo ja cały czas mam misję znaleźć... O właśnie, przeczekaj emisję. Bo jesteśmy w schronieniu i wtedy się przełącza na przeczekaj emisję. Dobra, zapisz ładnie tutaj. I teraz jak jest przeczekaj emisję... Nie. Znowu luz. O właśnie. To w końcu. O, no teraz spada to życie. Ale wtedy to mi po prostu tak ciu i mnie zabiło, nie? Także emisja jest zła. Dobra. Także... Może sobie wrócę do tej skrytki, co mu zostawiłem tam w jednej rzeczy. Miał tam jakiś taki celownik. Może ten celownik być na ten karabin, który znalazłem. Uuu, jakby tamten celownik był do tego karabinu. Tego. Jak on się nazywa? Mat Szacha. Możliwe, że on do tego był. No. Kurde, muszę sprawdzić na mapie i się tam wrócić. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej z kolejnym miejscem, tyle że uciekam z jednego, które tu mieliśmy, bo wbiłem się w jakąś taką miejscówkę. Oddalę się kawałek, to wam pokażę, o którą miejscówkę na mapie mi chodzi. Radiacja mnie tu. Już wam pokazuję. Tu, w to miejsce się wbiłem, w brama do żelaznego lasu. I się dowiedziałem, że no... Jednak to nie jest miejsce, do którego powinienem był się udawać, gdyż odbywała się tam w ogóle bitwa jakaś między rabusiami, między bandytami, a strażą chyba? No przez przypadek niechcący, jakby to powiedzieć, trafiłem kilku strażników w głowę z karabinu i zmniejszyłem ich ilość drastycznie, przez co rabusie zaczęli wkraczać na ich teren, przez co, no żeby im pomóc, no to pozbyłem się później rabusi, czyli wyczyściłem cały teren do zera i z jednych i z drugich, więc zająłem teren,
Wyczyściłem go, wyczyściłem, zająłem, po czym znowu zaczęli przychodzić rabusie, więc musiałem się znowu nimi zająć, po czym zaczęli się pojawiać znowu straż i tak w kółko tam dochodzi do bitwy, więc po trzeciej takiej fali po prostu się stamtąd oddaliłem i wykonałem taktyczny odwrót, o. Nazwijmy to w ten sposób. Wykonałem taktyczny odwrót i teraz chciałem się przenieść tu i znaleźć artefakt, który tu niby jest. No serio? No serio, zdążył się udrzeć. A miało być tak ładnie. Miało być tak ładnie po cichutku. Nie, źle powiedziałem. Nie artefakt, tylko... Tylko skrytka tutaj jest. No przeżył jeden strzał, serio. Bo to jest to miejsce, gdzie Roosevelta się pozbywaliśmy, nie? Rozmawialiśmy z Rooseveltem, znaczy przy pomocy ołowiu, ale... Ale to była kulturalna rozmowa, bo to była wymiana zdań. On również strzelał. I... Czy tutaj ktoś z was gdzieś ten... Tylko tu? Nie? Nie? Serio? Nikt? Nigdzie? Wow, piwnice tu mają nawet. Ale nie, no schowek, który mnie interesuje, jest na tym poziomie. No, tu byliśmy niedawno, tu wyczyściliśmy wszystko. Radiacja mi fajnie powolutku schodzi. Także się nie muszę nią przejmować. Tu jest... To już było wyczyszczone, no właśnie. 6, 4, 3... Za ścianą. Serio. Za ścianą. Tu jest. Pięknie. Dobra, skryteczka załatwiona. I jeszcze jedna tutaj była. Tam jest. Niepozorny schowek. No wiecie, no właśnie chodzę, wypełniam sobie te misje poboczne, załatwiam te schowki. Drugi raz już mam tak, że nadpisuję i jakby klika mi w coś, zaznacza, a później nie chcę tego przestawić. Nie wiem, o co chodzi. Tak się baguje. Teraz wyhaczyłem, o co z tym chodzi, bo za pierwszym razem ani powiedziałem, że gra się zacięła. Już miałem takie, no to fajnie, to pograne. Ale widzę, że nie, spoko. Do ogarnięcia. Ewidentnie gdzieś tu jest złol. W tamtą stronę. Tam jest. A drugi jest chyba tam. I tego tam już nie widzę. Ale ten tu powinien być tak na wierzchu. Przynajmniej ładnie trafiłem, nie? To ładny headshotik. Viper. Obciążony jestem, ale cały czas moja postać może normalnie chodzić, więc... Jakby... Co jest? Zaciął się. Ki. Ciebie powinienem zastrzelić. Serio, znowu mi się zaciął? Trzeba iść go naprawić. To tym bardziej muszę wrócić się na hałdę. No! Ja używam leczenia, a ten mi tu wyskakuje na mnie. Kurczę, ta latarka mi bardziej przeszkadza niż pomaga. Jest git. Uleczmy się jeszcze. Uleczonym. Nie no, sprzętu to teraz nazbierałem tyle i tyle rzeczy tutaj mam, że powinniśmy się zabezpieczyć ładnie finansowo przed różnymi rzeczami teraz. Także powinien być luzik. Klikam, zatwierdzam, zamykam. Jest pięknie. Powinien być luzik, więc moim planem na teraz jest jeszcze tylko dobiec tu i wrócić do hałdy, bo w hał... Jak mnie kruki przestraszyły, ja pinkole. Jaki to był przerażający dźwięk. No, bo w hałdzie jest ta misja do zakończenia. Ta misja, co na początku braliśmy. W sumie dwie misje powinniśmy mieć do zakończenia. To, co mieliśmy, tą wódkę roznieść po skrytkach. I druga misja do zakończenia to powinno być... jedno to było wódka po skrytkach. Czekajcie, czy to jest to miejscówka, co ja nie byłem w stanie się wcześniej tam dostać? Nie, to nie ta miejscówka. A to była ta skrytka, gdzie miałem wódkę, to mam ją zaznaczoną, a drugie to było z tym gościem, że mam go stamtąd spróbować wyciągnąć.
O właśnie, wywab Zachara z hałdy. Dobra, chyba odpuszczę tą miejscówkę, bo widzę, że ona jest 10 metrów, muszę się dostać tam do góry na dach. Z tego też się nie dostanę na dach. Czyli musiałbym pewnie gdzieś szukać przejścia przez budynek cały. No, coś mi się tak wydaje, że to jest... że to jest dość skomplikowane tam dotrzeć. No, przez budynek na dach. Spróbujmy, jak szybko pójdzie, jak się nam uda gdzieś znaleźć jakąś fajną drabinę do góry czy coś. To nie były kruki. To na stówę nie były kruki. To, co właśnie słyszeliśmy, to na 1000% nie były kruki. Ja bardzo chciałbym, żeby to były kruki. Ja niesamowicie bym chciał, żeby to były kruki. Powiem wam tak. Ja bym się przeżegnał, żeby to były kruki. Ale ja tu nie mam się co przeżegnać, tylko ja się muszę chyba pożegnać. Ja jestem teraz pokichany. Nie mam pojęcia, gdzie jest to coś, co przed chwilą zawyło. Ale domyślam się, że nie zdążę przed tym uciec, nawet jakbym stąd wybiegł i biegł w jakąś stronę. Czy ja mam jakąś stronę taką, żeby stąd wybiec i biec? Zaznaczamy sobie hałdę, nie? Dobra, zaznaczam hałdę na niebiesko i wybiegam stąd i biegnę w stronę niebieskiego znacznika. No! Trafiony? Trafiony? Zniknął? Zwiał? Ja jestem pokichany. Ja nie lubię ci. Zginął! Zastrzeliłem go! Zastrzeliłem go! Ho, 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 ho. Ja pierdziu... Znikamy stąd. Znikamy stąd, nikamy stąd, nikamy stąd, nikamy stąd. Nie ma nas tu. Nas tu nigdy nie było. Nie było i nie będzie nigdy więcej. Pij Energola. Tym razem nie oszczędzamy na bieganiu. Tym razem biegniemy pełną parą. Ile tylko fabryka dała. Zapinkolamy. Na hałdę. Na hałdę. Widzimy się na miejscu. Dotarłem do hałdy. Znaczy troszkę dziabnąłem przed chwilką, więc macie ładne kolory. Zapomniany PDA. Serio, ktoś się zostawił? Zostawił PDA i to mamy tego naszego pana, który nas chciał zabić. Co ty tu chodził? Передаю привіт від Давида Акопяна. Ну, привіт я отримав. Якщо це все, то шуруй далі. Справ по горло. А ще він просив показати тобі це. Знайома річ. Та ну нахрен! Акопян поклав моїх? З виду лох-лохом. От я попав! Це ж сука і за мною прийде! Треба відчалити побистряку і залягти на дно, на час. Охреніє він мене шукати по всій зоні. Слухай, а допоможи мені дістатися до схрона? Забезпечиш охорону, отримаєш купони. Всі у плюсі. По руках? Можемо вирушати. Gotowy? Pognali. Dawaj, dawaj, Zachar. Idemy, idemy. No. To dokąd idemy, Zachar? Prowadź, prowadź. Wy wiecie, o co chodzi z Zacharem, nie? On ma opuścić teren hałdy. On ma tylko wyjść z hałdy. Wtedy kulturalnie. Przykładem naszych zachodnich sąsiadów. Kulturalnie. Bля, не подумавби. Ja jeszcze tam sobie źlam do na Akopiana. Akopian to dobry ziomek. Chyba, że z nami jeszcze coś przekombinuje i nam nie będzie chciał zapłacić. Witruj,
Jak nam nie będzie chciał zapłacić, to się to dla niego źle skończy. Będziesz na to przygotowany? Oj, coś mi się nie wydaje. Coś mi się nie wydaje, żebyś ziomek był na to przygotowany. Nie wiem, jak daleko muszę odejść od tego. Jak on ma tu skryteczkę, to ja bym sobie poczekał, co on mi w tej skryteczce pokaże. Chyba, że on z tym gościem współpracuje i oni teraz we dwóch na mnie napadną. To byłby plot twist. Znaczy, fajny plot twist, ale plot twist. Jakby się okazało, że on współpracuje z tym drugim ziomkiem i... O! To twoja skrytka. Dziękować. Pokazał mi skryteczkę. AKM-74S. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dobra, wracamy się jeszcze tam do tej hołdy. Hołdy. Szybciutko ogarniemy sobie jeszcze te dwie misje, które tam są do dokończenia. Już chowię broń, tak, ziomki? Wchodzę bez broni. Zadowoleni, happy. Nie pamiętam, co zaprowadziło mnie do zony, ale już nie chcę wracać na kontynent. Nawet nie myślę o powrocie. No cóż, no, zona, jak widać, zmienia ludzi. No i mamy jeszcze sporo tych poboczniaczków. Ja myślałem, że to tak, wiecie, jeden odcineczek, nadrobimy sobie tutaj większość. Myślę, że dwa faktycznie zejdą na te misje poboczne. Także będzie trzeba jeszcze jeden tutaj poświęcić. Zobaczymy, jak to pójdzie. A Kopian? Zachara Babajany ma na Tirikonie. Wymanił jego? Jak to przeszło? Tak. Більше не заважатиме. Дякую тобі. Тепер це падло нікому не зашкодить. Шкода мене там не було. Я б йому плюнув в обличчя на прощання. Як і обіцяв, відправляю оплату. Було б більше, такій людині я б не пошкодував. Підніму за тебе келих у Драбадана. А може й не один. А там і вирішу, куди далі йти. Або залишусь. Тепер тут безпечно. В зоні кожен другий хоче тебе пошити в дурні. А кожен перший це вже зробив. Щасти тобі. No, Akopian miał pecha. Mieliśmy takiego samego pecha jak Akopian. Huron. Wybieraj, stalkere. U mnie niedorogo. Uczciwe ceny w zonie. To ja, co to my znamy. Chciałbym, żeby ja znalazł wantaż, jaki wtratał kurier. Tak. Ja все ще на нього чекаю. Твій товар в мене. Роботу зроблено. Бачу, ти людина слова. Я теж. Купони вже відправив. Okej, okay, przesyłka dla Sfory, czyli drugi questik też zakończony. 29 metrów stąd jest skrytka w ogóle u góry gdzieś jakiegoś stalkera, ale tu był jeszcze jeden quest, właśnie. 13 metrów co, od barmana? Od barmana mieliśmy questiora? A jednak, od barmana. A, bo było zlecenie chyba na bandytów. Zalotni bandyty більше не турбуватимуть. A ty більше не жебрак. No 800... Serio, 800 kuponów. I to ma niby być ten... I to ma niby ma być ta boska ilość kuponów, która pozwoli mi się ustawić. Dobra, ale tu mnie interesuje ten... Ta skrytka jeszcze 11 metrów wyżej. No to nie, no to wyżej to się już nie dostaniemy chyba tutaj. Ta. Tu już się wyżej nie dostaniemy, czyli to może być od zewnątrz. No ale dobra, na ten moment przechodziliśmy sobie dużo tych misji jak pobocznych. Znaczy dużo, chyba z 3 czy 4 się nam udało, także wysypisko tutaj w większości ogarnęliśmy. Wszyscy gadajcie jeden przez drugiego od razu. Mendy jedne przeszkadzają, jak coś człowiek mówi. Dobra, więc została tutaj tylko ta misja poboczna, jeśli chodzi o faktycznie poboczniaczki. Została mi tutaj druga. No to w sumie niewiele zostało tych misji pobocznych. Może jeszcze jakąś się mi uda wyhaczyć w Zalisji, żeby zrobić jakąś jedną taką, wiecie, na zasadzie zleceniówkę powtarzalną. No i... I może przejdę jeszcze przez jakieś skryteczki czy coś. Myślę, że skorzystam z tej szybkiej podróży. Chociażby nawet dla testu. Z hałdy do tego, do Zalisji.
i tam sobie wykonamy to zadanko. No a później będzie trzeba iść dalej główną linią fabularną. No nic, dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego, z tej strony był Niepopularny. Dajcie znać, jeśli się wam podobało, zostawiajcie łapy w górę, będę wdzięczny za komentarze tym bardziej. A jeśli macie jakieś uwagi, czy macie coś, co widzieliście, czy chcecie, żebym pokazał, czy cokolwiek w tym stylu, to po prostu dawajcie znać. Także bajo, do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego.